Katarzyna Nowocin-Kowalczyk, rozważania o owcach. Kiedy w latach 90. Polacy przylatywali do USA jako uchodźcy, byli poddawani obowiązkowym badaniom. Okazało się, że każdy z nas miał test dodatni na prątki gruźlicy. Dlaczego? Bo każdy z nas był obowiązkowo szczepiony w Polsce i mieliśmy to w naszym organizmie. W Stanach tego typu szczepień nie było. W związku z tym byliśmy postrzegani jako potencjalni nosiciele. Zalecano nam pić jakieś lekarstwo, które miało te prątki wyeliminować z organizmu. I niektórzy pili. Wiele osób skarżyło się potem na mdłości, wymioty, rozwolnienia. Nic więc dziwnego, że inni nie chcieli brać tego lekarstwa, czy cokolwiek to było. Na szczęście nie było przymusu. Podobnie jest z każdą inną szczepionką. Według lekarzy, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat byłaś zaszczepiony na grypę sezonową, to test na koronę wyjdzie dodatni, bo to też jest odmiana grypy. Kiedy dzieci są małe, przechodzą ospę wietrzną. I wiadomo, że raczej się od tego nie ucieknie. Jak mówią lekarze, lepiej jest tę chorobę przebyć w dzieciństwie, szczególnie chłopcy. I co robi wiele matek? Często celowo doprowadza do kontaktu dziecka z innym chorym dzieckiem, aby dziecko zachorowało i uodporniło się. Odkąd pamiętam, nauka uczy, że najlepsza jest tak zwana szczepionka naturalna, czyli kontakt z danym wirusem, aby organizm uodpornił się i samoistnie ją zwalczył. Uczyli tego na biologii już w 5. klasie podstawówki. I to samo powtarzają mądrzy lekarze. Na pytanie, co zrobić, aby być zdrowym, odpowiadają: zdrowo się odżywiać, ruszać, aktywność fizyczna, mieć kontakt z naturą i dbać o higienę psychiczną. Dlaczego? Bo wszystkie choroby zaczynają się w głowie. Stres zabija, bo osłabia cały system immunologiczny. I potem do akcji wkroczyły korporacje farmaceutyczne, które wmówiły ludziom konieczność szczepień na wszystko i sztuczne lekarstwa na cokolwiek sobie tam nie wymyślisz. Farmakologia stała się Bogiem. No bo co tam się przejmować naturą? Natura to bzdura, a stwórca wszechrzeczy to ignorant, który nie wie, co robi. I my, koncerny farmaceutyczne, wiemy lepiej. A człowiek w to wszystko uwierzył. Potęga hipnotyzującej telewizji. I oto nagle okazuje się, że wirus to Małysz, Ahonen, Stoch i paru innych razem wziętych, tylko w swojej kategorii wagowej, który, choć go nie widać, to przeskakuje skocznie i leci na odległość 2 metrów. Wow! Aż strach do toalety wejść, do kuchni, gdzie znosi się zakupy ze sklepu, o garażu czy śmietniku nie wspomniawszy. Tak się właśnie zastanawiam, jak ja dożyłam tych swoich 150 lat i to w zdrowiu. Wszak demony, wirusy czyhają wszędzie. I chociaż sami lekarze oraz naukowcy mówią, że ten dystans między ludźmi i maska to totalna bzdura, to jednak to już jest w świadomości ludzi. Program działa i sprawia program, że uszy pozostają głuche na głos lekarzy mówiących: ten wirus nie zabija. Zwykła grypa sezonowa jest odpowiedzialna za znacznie więcej zgonów, które miały miejsce w tym czasie. No cóż, Matrix ma się dobrze. Kto ma media, ten ma władzę. Kto kontroluje media, ten kontroluje ludzkie umysły. Media sprzedają strach oraz iluzję. Na drugim biegunie są religie, które wprost nazywają ludzi stadem owiec. Polityka to kolejny teatr iluzji, igrzyska dla gawiedzi, która skacze sobie do oczu, podzielona na 2 główne obozy, kiedy za kulisami
Główni aktorzy wspólnie popijają szampana i uzgadniają kolejny ruch. Iluzja oparta na emocjach. Ten, kto chociaż trochę zna się na strategii lub marketingu, doskonale zna technikę wypuszczania wirusa fałszywych informacji, które też programują, dezorientują i wywołują pożądany efekt – strach. Zapytacie, po co to wszystko? Widzieliście kiedyś owce idące w kółku jedna za drugą? Głowy spuszczone w dół i wzrok utkwiony w ogonie owcy idącej z przodu. I tylko ten ogon widzą. Owca w stadzie jest bezwolna i posłuszna. Owca w stadzie nie myśli, tak jak nie myśli tłum. I taka właśnie ma być owca, posłuszna. Wiedzieli o tym wszyscy wielcy władcy i przywódcy. Czego ludowi potrzeba najbardziej? Chleba i igrzysk, czyli iluzja wolności na niewidzialnej smyczy telewizji. Bo owca dba tylko o swój brzuch. Owca pójdzie za tym, kto jej więcej obieca. Owca wcale nie chce samodzielnie myśleć. Owca jest tak zamulona i zaprogramowana, że powtarza telewizor i święcie wierzy, że są to jej własne opinie. A to, co tam widzi, to jest prawda. I biedna Hanka Mostowiakówna naprawdę wpadła w kartony. Owca dawno zapomniała, że po to Stwórca dał jej głowę, aby tej głowy czasem samodzielnie używać. A cała ta iluzja wolności owcy jest o władzy, kontroli i pieniądzach. Ale owca dalej schyla głowę i tylko ogon widzi. No to dostała owca maskę. Zabrano jej wolność osobistą. Zabroniono dotykać natury. Kazano siedzieć w domu i powiedziano: siedź tu, owco, w zagrodzie, nie wychodź, bój się i oglądaj telewizję. Możesz kupić sobie, owco, papier toaletowy, bo ze strachu będziesz często z toalety korzystać. A my dalej będziemy cię hipnotyzować i programować. A jak pozwolimy ci wyjść, to stworzymy ci taką rzeczywistość, abyśmy od tej pory mogli kontrolować cię 24/7. Bo jesteś, owco, naszą własnością i możemy zrobić z tobą, co nam się podoba. Ty masz się tylko bać i być posłuszna. I nie widzą owce, że oto zaczęła się wojna. W czasie, kiedy owce siedziały zamknięte w swojej zagrodzie, poddawane zbiorowej hipnozie za pomocą telewizora. I nie pytają owce, czemu wielcy tego świata tak łatwo i zgodnie poświęcili globalną ekonomię, wybierając opcję potencjalnego głodu o wiele straszniejszego niż ten iluzoryczny skoczek narciarski w koronie. Owce głosu nie mają. Beczą coś cicho i niewyraźnie i są sparaliżowane strachem. Pójdą za ogonem. Zrobią, co im każą. Same będą prosić ze strachu o szczepionkę ze znakiem bestii. A czterej jeźdźcy już tu są i robią, co im kazano. Sieją strach poprzez wyświetlanie iluzji, niczym w hollywoodzkiej produkcji. Ale czy jest to tylko szatański plan starszego pana od komputerów? Owcy jest wszystko jedno, bo to nie owce niewolnicy, a buntownicy zmieniają świat. I tylko buntownicy są w stanie powstrzymać szaleńców, pozwalających panoszyć się czterem jeźdźcom. A owce? Owce pójdą za tłumem. Pójdą za tym, kto im więcej obieca. I chociaż posłuszne, to właśnie owce będą pierwsze, które pójdą na rzeź.
Na szczęście coraz więcej ludzi po prostu wyrzuca telewizor na śmietnik i wyrzuca programy z głowy. Coraz więcej ludzi wychodzi z Matrixa, z iluzji Matrixa. Coraz więcej ludzi nie pozwala zakładać sobie symbolu zniewolenia, jakim jest maska na twarzy. Coraz więcej ludzi zamiast strachu wybiera wolność i zdrowie.